Cześć wszystkim, jestem Soul, to jest drugi odcinek Karta Graficzna. Dobra, zrobiłem jakieś rozpoczęcie tego wszystkiego. No i co, przydałoby się to? O, to jakiś kabel, a to z tego wychodzą. Ajajajajaj, chodź! Chodź tu do mnie. Kabel zasilający, tak jak wam powiedziałem. Nie trzeba się bać, później niech rozwalę se kompa, to będę żałował tych swoich słów pewnie. No i mogłem oczywiście najpierw kartę graficzną wyczyścić, a później przykręcać. Czy ja ją w ogóle odkręcę tym śrubokrętem durnym? Taki gówniany śrubokręt mam. To jest podstawowa sprawa. Weź sobie gówniany śrubokręt i próbuj kompa ten. Czekajcie, polecę po scyzoryk. Za sekundę jestem. No więc weź gówniane narzędzia i próbuj kompa robić. To tak mniej więcej wygląda. Chodź, dobra, odkręciło się. Teraz już nawet tym śrubokrętem powinno, gdzie go tam spuść. Tak. Ta. Śrubkę, żeby nie spadła na dół, bo nam się nie będzie jej chciało wyciągać. To. Damy radę? Ona jest jakoś ten, nie? Aha, dobra. A, kurde, tu jesteś podłączony do niej przecież. HDMI i zwykły ten, no co ja bym z kablami wyciągał. Na pewno by się nie udało. Dobra. Ja to powinienem nacisnąć, czy nie? Chyba tak. Dokładnie, kurde ludzie. Nie róbcie tego sami w domu. Szczególnie jak się tak znacie jak ja, to nie próbujcie. O i teraz jest problem, bo to ja tu mam wszystkie kable z tego. To się robi tak. Dyski twarde. O, fuck. Dyski twarde idą na bok. Mam nadzieję, że tylko tą kamerę ustawiłem dobrze, wiecie? Dobra. O, tu ją wyciągniemy. Patrzcie, jak ja to zrobię, kurna, sprytnie. Taki Dakutas, informatyk. O. Między kablami i kurde utknąłem chyba. Tu jest SATA i ten, dobra, odpinamy te dwa, bo są, dość nam przeszkadzają, dobra. I mamy to chyba. No, utknęła mi karta. No wychodź, dobra jest. Udało się, no jaki jest z nią problem? Ona jest bardzo zakurzona. Tutaj widać jak ma takie te, widzicie, kotki całe, aż myszki takie. Ja ją odkurzę. Pozwolę sobie ją odkurzyć, wam tu dźwięk wymontuję w tym czasie. Dobra, powiem wam tak, karta jest dalej cholernie brudna. Nie wiem co z tym zrobić, ona jest na, chyba na, nie chcę jej za bardzo otwierać, bo ona jest na... Ona jest na takich taśmach chyba termoprzewodzących, klejących. I ja nie mam takich taśm. Jak ja to odkręcę i odkleję, to się okaże, że ja nie mam czym tego przykleić. Tak mi się wydaje, że to jest tak tutaj poprzyklejane wszystko do tego ramu i tak dalej. Troszeczkę ją odkurzyłem. Tu najgorzej w tych miejscach takich, ona ma taką szparę i to tam wszystko w tej szparze siedzi pewnie. Cały ten syf, kurde, którego nie mogę odczepić. Dobra, nieważne. Coś żeśmy ją tutaj leciutko przynajmniej odkurzyli. I co? Ło, masakra, jak tu jest brudno. O, fuck. Pokażę wam coś. Patrzcie na to. Jakiś kawałek papieru tam był. Nie wiem, coś tam było przyklejone. Dobra, wsadzamy ją z powrotem.
Psychonoga mi się zrobiła z wysiłku, czyli noga mi się trzęsie. Na ściance wspinaczkowej tak często mam. Stres plus wysiłek i mi tak nogi chodzą. Jakbym, kurde, nie wiem, chory był jakiś. O. No, chodź tutaj, karto. Dobra. Kurde, mogłem styki jej przeczyścić. A, walić to. Wiecie, alkoholem po prostu przetrzeć styki, żeby były czyściutkie, ładne. Ale no nic. Leniwy jestem, to nie robię tego. Dobra, przekręcamy ją z powrotem. A no i oczywiście nie róbcie tak nigdy w domu. Nie odkurza się. Tak jak mówiłem, sprężone powietrze. A że ja nie mam sprężonego powietrza i nie chcę mi się kombinować, to zaryzykowałem i odkurzyłem. Ja będę miał pamiątkę z własnej głupoty, jak się nie uda. Nie wiem, czy to tak było. A weszło, to musiało tak być. Z takiego założenia często wychodzę, podpinając coś w komputerze. Jak pasuje, to wtyczka, to pewnie jest ok. No i tutaj oczywiście zasilanie z powrotem podłączamy. Zamknęło to się? Zamknęło się. Tak, zasilanie jest jedno. Gdzieś tu było drugie. Tu jest drugie zasilanie. Ale burdel w tych kablach. Nie miejcie mi tego za złe. Ta obudowa jest dość mała przez to, że cały dół jest oddzielony, żeby temperaturę trzymać. Wiecie, z dysków twardych i z zasilacza. Ale za to jest bardzo cicha. Dobra, teraz to wkładam. No i kurde, to pasowało się idealnie. Sushi, bo jak ty to po prostu poskładałeś tu wszystko? To wpinamy, nie wiem. Tak, tak, tak wchodzi. Nie wchodzi, tak, tak wejdzie. Nie. Kurde, gdzie to się... A nie, dobrze było. Czuję, że ten kabel już taki w jedną stronę chce się tylko wpiąć. Dobra. Jeszcze bym, kurde... A, nie chcę mi się już odkurzać. Mówię, sprężonym powietrzem go przejadę, ale to w swoim czasie. No i co? I teraz go zamykamy oczywiście. To dobrze, to zamykam. Jest idealnie. Śrubki, nie wiem, pogubiłem. Jedną śrubkę na pewno gdzieś zgubiłem. Ach, chodź. Ciężki strasznie obudowa, to kilkanaście kilo chyba waży w tym komputerze. Kawę ściągamy. Podepniemy kable zaraz. Te mniejsze śrubki są tu, do tyłu. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Przypominam, chłodzenie wodne tutaj sobie stoi. Tak, jaki zakurzony. A to gdzie wchodzi? Chyba, że nie jest popchnięta dobrze na dole. Nie, jest ok. Chrupka, chrupka. I teraz tak, tu. To. Dobra. To jest Dobra, ten idzie na pewno tutaj. Bo po co by tak miał leżeć? A może i nie. Zaraz zobaczymy. Dobra. Ja się już tutaj pokażę. U góry 31 minut. To już chyba trzecia część filmu. Albo nie wiem, która. Aż się spociłem, powiem wam. Aż się spociłem. Takie emocje. Kable podepnę teraz. Co to? Telefon mi bzyczy? Co oni tu mi piszą z energetyki? Regularny odczyt liczników, nieważne. Dobra. Tak, może to ten kabel powinien tu być. A, no i teraz jest pytanie. A, my to zobaczymy. Bo ten dokąd prowadzi? Aha, dobra, nie, to jest ok. Wszystko jest ok, powiem wam. Sorry. Wszystko jest jak w najlepszym porządku. Kable mi po prostu, któreś kable nie są podpinane do końca i zastanawiam, który gdzie. Nie jest podpinane oczywiście. USB teraz podepnę.
Sorry, że mnie nie ma, ale ciężko się to wpina. Fuck, no wchodź, to nie jest USB. A tu powinno być, o, to jest USB. Dobra. Chłodzenie włączone. No i kurde, teraz to jest tak. Modlimy się, żeby wszystko było w porzo. Nie, tu jest ten cały, co tak, tak tyle zostało po tym. Zaraz sobie to zbierzemy do kupy. Tu. Ręczniczki wywalamy na bok, to wywalamy na bok. Te rzeczy też na bok. Alkohol zakręcamy, nie pijemy. Zakręcamy, żeby nie kusiło. Tutaj pokazuję, chowam jeszcze ten ochłodzenie. Boksowe tak zwane. Też nie tak, będę tak, ok. Instrukcja, której nigdy nikt jeszcze nie przeczytał z procesora. Nie wiem co to jest. Dobra, woda do góry. Jeszcze coś tu jest kapnięte na podłodze, więc to przetrzemy. Wyrzucimy. Kamerkę damy tutaj. Gorące. Podamy tu. To. Tu przekręcimy kabel, żeby na mnie świeciło. Jestem. Jestem, dobra. To jest twoja chwila prawdy, są. Włączamy monitor. I miejmy nadzieję, że się udało. To się jeszcze nagrywa wszystko. Zobaczymy. Najpierw do Windowsa wejdziemy. Poszedł. Poszedł. Trochę mu to zajęło. Nie wiem, czy coś z BIOSem nie musiał sobie. Aha, tam jest monitor. Ten nie działa na początku, ten po prawo tu. Jakieś rajdy poznajdywał. Kawki niech ja się napiję. Jeden dysk SSD, kolejne 5 dysków twardych. To już 7. Nie, żartuję. Znaczy ich jest 7 chyba w sumie rzeczywiście. I co jest teraz? A, new CPU, please, setup, tu coś tam, F1. Nie wiem o co mu chodzi. To jest dobre, bo mamy ten. A, czemu nie mam myszki? O, nie podłączyłem myszki chyba, wiecie? Czekajcie, zaraz ją znajdę. Tu w poszukiwaniu kabla, który to jest? To jest ten. Dobra. Możliwe, że dopiero po wejściu do Windowsa o nią wykryję, bo to jest jakieś takie dziwne akcje tu są. Boot default advance. Gdzie jest advance? Exit advance mode. Advanced mode. No i co? Aha, dobra, manual to jest. A to jest w ogóle jakiś turbo. Dobra, będziemy się później w to bawić. No, on go chyba defaultowo zrobił. O, jest podniesiony już ten napięcie. Nie wiem, czy bym nie dał offsetowy. Dobra, niech on se na razie na auto wszystko damy, nie będziemy go podkręcać, wiecie? Jak on tu jakieś turbo włączył automatycznie, napięcia wziął jeszcze z tego. Nie wiem. No, gdzie się save'uje? Save and exit, F10, jest. Zobaczmy, czy to zadziała, czy wybuchnie procesor. Powinno być ok, powiem wam. Słychać soczyste pipnięcie. To jest jeden dysk. Przeliczmy to. To jest drugi dysk SSD, dwa dyski SSD. No i 5 dysków zwykłych, rzeczywiście 7 dysków twardych, znaczy 5 twardych i 2, nie wiem jak one się nazywają, miętkie dyski. Dobra, tu wam się pokażę co. Nie wiem, czy widać, on się tu uruchamia. Czy mnie widać, czy komputer widać? Ło, Windows się uruchamia, no to żeśmy, udało nam się. Sukces! A monitor się nie uruchamia drugi, ale to nic. Bateria się wyładowała? Nie. A może? Nie, jest okej.
Wow, jaka grafika nowoczesna. Myszka nie działa nadal. Co się dzieje, ludzie? Dobra. Ja mogłem nie puszczać. No, Spotify mi się uruchomiło, Skype'a i tego typu rzeczy. Dobra, moi drodzy, ja będę kończył. Najprawdopodobniej wszystko się udało, bo nic nie wybuchło. Nie wiem, myszkę chyba instaluję albo coś innego. Nic nie wybuchło, wszystko wydaje się być w porządku. Tak więc ja Wam dziękuję za ten, no, chyba dwuczęściowy filmik, że go obejrzeliście do końca. Jak Wam się podobało, to łapka w górę, a w komentarzach możecie pytać, a pewnie napiszę, czy mi się udało już wszystko dalej zrobić. Mam nadzieję, że tak, myszka dalej się nie chce uruchomić. No i poprzepinam USB, pewnie da radę. To by było na tyle, trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia w następnym vlogu czy czymś tam. Pa, pa.